20 grudnia. Co zdarzyło się tego dnia w historii? 20 grudnia 1960 roku zachodnioniemiecka policja aresztowała osobę ukrywającą się pod fałszywym nazwiskiem Richarda Baera. Okazało się, że był to były komendant obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Mittelbau-Dora. Od zakończenia wojny do grudnia 1960 roku ukrywał się w okolicach Hamburga, posługując się nazwiskiem Karl Neumann i pracując jako robotnik leśny. Po zdemaskowaniu natychmiast został aresztowany i umieszczony w więzieniu śledczym we Frankfurcie nad Menem. Baer miał stanowić głównego oskarżonego w drugim procesie oświęcimskim, lecz niespodziewanie zmarł w areszcie 17 czerwca 1963 roku.